programie. Spotkanie z wojskowym siłaczem. Bartłomiej Grubba to szeregowy, który po godzinach służby w porcie wojennym w Gdyni sprawdza się jako strongman startujący w międzynarodowych zawodach. Geniusz wodza, sprawność żołnierzy, szczęśliwy zbieg okoliczności czy boska interwencja. Bitwa warszawska 1920 roku do dziś wzbudza szerokie zainteresowanie. Konferencja na jej temat odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej. W cyklu Wojskowe ABC L jak langusta. Niezastąpiona wyrzutnia rakiet stosowana w artylerii. Józef Piłsudski napisał w 1920 roku: strategią mas związać z ruchem, ruchem dać zwycięstwo. Te słowa patrona naszej biblioteki, marszałka Józefa Piłsudskiego, trafnie oddają nowatorskość jego działania w zmaganiach Polski z Rosją bolszewicką. Bitwa warszawska 1920 roku, nazywana Cudem nad Wisłą, to jeden z kluczowych momentów naszej historii. To moment krytyczny również dla historii Europy. O jej znaczeniu oraz bohaterach dyskutowano w czasie konferencji Bitwa warszawska 1920 roku, zwycięstwo, które zobowiązuje, zorganizowanej w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Za 5 lat będziemy mieli okrągłą rocznicę tej bitwy. To jest i mało czasu, i dużo czasu. Dlatego już dziś zaczynamy o tym myśleć. No, gdybyśmy przegrali nad Wisłą, nie byłoby Polski niepodległej. Powstałaby Polska Republika Rad i dokonano by tego samego, co w Rosji. Po prostu społeczeństwo zostałoby zdekapitowane, dosłownie. Obłowiono by się zdobyczą w Polsce. Ta Armia Czerwona miałaby sprzęt, miałaby żywność i mogłaby dalej walczyć. Bo już był plan wejścia na Węgry, pójścia na Austrię, czyli opanowania centrum Europy, samego serca kontynentu europejskiego. Józef Piłsudski sprawował pełnię władzy cywilnej i wojskowej. Jedna z największych znamion geniuszu marszałka, że w tych dwóch sprawach potrafił znaleźć równowagę i potrafił wóz nawy państwowej doprowadzić do takiego celu, jakim było odzyskanie niepodległości i utrwalenie jej bytu w Europie, kiedy w zasadzie w koło, na wszystkich granicach tlił się pożar wojny, a Europa i otaczające nas państwa niekoniecznie patrzyły na Polskę jako sojusznika czy twór, który jest spodziewany i który powinien w Europie istnieć. Co roku 15 sierpnia organizujemy uroczystości związane z obchodami Bitwy Warszawskiej. Takim elementem niezmiennym już od kilku lat, ale bardzo fascynującym, jest rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Przyciąga ta rekonstrukcja tłumy ludzi, którzy chcieliby naocznie chociaż zobaczyć, ale i też poczuć klimat tamtych wydarzeń. Wołomin ma gotowy projekt i pozwolenie prawomocne na budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Jesteśmy zdeterminowani, bo zwycięska bitwa, pamiętajmy, cud nad Wisłą. I z tego powinniśmy zrobić właśnie dobro narodowe i o tym głośno mówić. Tutaj są po prostu jednostki, które są tak wyraziste, uosobiające po prostu służbę, wizję, ale także i świat wartości. W przypadku legendy księdza Skorupki, bo on jest jakby symbolem 20 roku i zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, to ta legenda się zrodziła prawie natychmiast. Już jego pogrzeb parę dni później był manifestacją gigantyczną, a to nazwisko stało się jakby symbolem obok majora Pogonowskiego właśnie tych wydarzeń. Uważamy, że tę tradycję należy ożywić, wyjść z nią nie tylko do kręgu najbliższych, ale także i do kręgów szerszych, szczególnie do młodzieży, szczególnie do tych, którzy nie mają na co dzień styczności z historią, a chcieliby ją głębiej poznać. Piłsudczycy organizują happeningi, spotkania, uroczystości, w których ze sztandarem, też z myślą przewodnią, biorą udział i szerzą tę ideę Józefa Piłsudskiego, bo naszym celem, ideałem jest, aby marszałek był też takim przykładem życia dla dzisiejszych Polaków.
Józef Piłsudski był jednym z lepszych znawców dziejów wojen polskich toczonych z Rosją. Studiował również wojny nowożytnej Europy, wojny bałkańskie, wojny burskie, wojnę rosyjsko-japońską, a także sam przebieg I wojny światowej. Myślał kategoriami strategicznymi i dlatego tę wojnę potrafił prowadzić lepiej niż dowódcy naszych powstań narodowych i dzięki temu osiągnął zwycięstwo. Rekwizyty, jakimi tutaj dysponujemy, to są różnego typu broń, wyposażenie, często oryginalne, które nam się uda pozyskać w różny sposób. Czasami nam ludzie przekazują, czasami gdzieś tam znajdują. Jednym z eksponatów w naszym muzeum jest chociażby oryginalny płaszcz z roku 1921, czyli z końcowej fazy wojny albo tuż powojenny. Należał on do oficera młodszego Armii Czerwonej, wojsk zmechanizowanych. Płaszcz wykonany z sukna, zachował się w całości, przywieziony ze wschodu, żeby było fajnie. Też został przekazany nam przez chłopaka, który się tym interesuje. Uzupełniony mamy ten płaszcz tutaj właśnie baszłykiem. To taki rodzaj kaptura, który chronił jak gdyby przed chłodem. Oporządzenie tego żołnierza uzupełniliśmy o kaburę do rewolweru Nagan, pas z szelkami, takiego wzoru rosyjskiego, X-y tak zwane. Do tego jest pokrowiec na lornetkę brytyjskiej produkcji z roku 1916. No to wszystko mógł mieć żołnierz Armii Czerwonej, który znajdował się na terenie Polski i walczył z nami w roku 1920. Bardzo ciekawym eksponatem też w naszym muzeum jest mundur wzór 1919. Był to pierwszy regulaminowy mundur stosowany w Wojsku Polskim od roku 1919 do, prawdę mówiąc, kampanii wrześniowej 1939 roku. Mundur jest uzupełniony oporządzeniem kawalerzysty. Składa się z szelek francuskich, pasa z ładownicami do karabinku Mannlicher, no i szabli model AN-1822. Dosyć ciekawa jest to szabla, długa, charakterystyczna dla jazdy. Łatwo było dosięgnąć przeciwnika, który się położył na ziemi, oczekiwał, że minie się go w trakcie natarcia. Na głowie u takiego żołnierza można było zobaczyć taką czapkę, to jest tak zwana angielka. Czapka wzięła nazwę od pierwowzoru czapek, które były stosowane w armii angielskiej i amerykańskiej. Ta jest autentyczną czapką amerykańską z doszytym orzełkiem i w taki sposób też się żołnierze w tamtym okresie ubierali. To jest zbiór, kolekcja czapek bohaterów wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Replika czapki generała Sikorskiego i generała Rozwadowskiego. Kolejna czapka, obrona płocka, kapitan Francuz Albert de Biret, żołnierz armii generała Hallera, udekorowany krzyżem orderu Virtuti Militari, zmarł z ran. Historię tworzą ludzie, dlatego te czapki zostały przypisane bohaterom naszym z okresu wojny 1920. Uważam, że należy im się cześć i chwała i pamięć. Opisanie Bitwy Warszawskiej powinno mieć również międzynarodowy wymiar, żeby przedstawić społeczeństwu Europy, społeczeństwu świata, jak naprawdę przebiegała wówczas historia i jakie skutki miałaby klęska Polski w Bitwie Warszawskiej, wojnie Polski przed Rosją bolszewicką. To jest bardzo istotne, ponieważ poza Polską społeczeństwo Europy i świata nie zna zupełnie działań Bitwy Warszawskiej, nie zna koncepcji, które wyzwalały Europę spod przyszłego jarzma komunizmu. Twoje nazwisko? Szeregowy Jakubowski. Szeregowy Jakubowski. Sprawdzamy. Jakubowski Jacek. Tak jest. Dobrze. Jedziesz dzisiaj starym 1142 i wyjazd będziesz realizował na Hel. Tak jest. Proszę pobrać dokumenty, sprawdzimy stan trzeźwości. Przygotuj prawo jazdy. Do sprawdzenia. Trzeźwy, niech poprawny. Proszę podjechać, zaraz sprawdzimy stan techniczny pojazdu. Następny. Twoje nazwisko? Grubba. Bartłomiej Grubba, tak? Tak jest. Słuchaj Bartek, miałeś dzisiaj jechać samochodem ciężarowym do Gdańska, ale nastąpiła zmiana, pojedziesz, weźmiesz autobus, przewieziesz ludzi z komendy portu tutaj do nas, do jednostki. Rozumiem.
nadludzka siła i skromność szeregowego. Oto Bartłomiej Grubba, jeden z najsilniejszych ludzi w Polsce. Służbę w jednostce wsparcia portu wojennego w Gdyni łączy z ciężkim treningiem. To człowiek, któremu wojsko umożliwia realizację sportowej pasji. Tak to się nie odbywa, ta konkurencja, nie? Znajdujemy się w moim królestwie małego sprzętu do strongmana. Tutaj mamy nosidło, puste, waży około 200 kg. Tutaj przed nami beleczka, to jedna z moich koronnych konkurencji. W tym roku zaliczyłem 190 kg na pokazie. Opona o wadze 360 kg. Najczęściej odbywa się albo w konkurencjach łączonych, albo osobno, tak? 6 obrotów lub 8 obrotów na czas. Tutaj są dwa moje małe skarby, 140 kg, 160 kg. Na nich przygotowuję się do sezonu. W tym momencie dorzuciliśmy po 4 dwudziestki. Ciężar oscyluje w granicach 280 kg. Za chwilę przelecimy 20 metrów. Stan oleju, stan płynu chłodniczego. Czy silnik nie ma jakichś wycieków. Wszystko się zgadza. Możemy ruszać. Od najmłodszych lat ciągnęło mnie do munduru. W WKU skierowano mnie w taki sposób, żebym zrobił jak najwięcej kategorii prawa jazdy. Poszedłem tą drogą, zrobiłem kategorię C, C plus E. W trakcie służby dorobiłem sobie kategorię D. Na dzień dzisiejszy poruszam się wszystkimi pojazdami, które tutaj posiadamy. Począwszy od Dukat, Crafterów, Manów, chodzi mi o samochody ciężarowe, po autobusy, tak? Jeżeli chodzi o sporty siłowe, rozpocząłem treningi ponad 11 lat temu. To było na początku trójbój siłowy, tak? Martwy ciąg, przysiad, wyciskanie na klatkę. Potem telewizja zaraziła mnie do strongmana, bo często to puszczali. Mariusz Budzianowski, wiadomo, Jarek Dymek, Sławek Toczek. I to mnie mocno zaraziło do tego, żeby nie tylko estetycznie podnosić te ciężary, ale żeby je przenosić z miejsca na miejsce w jak najszybszym czasie i wiadomo, jak największe te ciężary. W okresie roztrenowania to jest 4 razy w tygodniu treningi, żeby po prostu odpoczął. W tym momencie też rzucam kilogramy zbędne. W tym momencie waży 147 kg. Poza sezonem staram się zejść do 130. No i wiadomo, w sezonie znowu ta waga idzie w górę, bo ciężary idą w górę. Inna suplementacja, większe posiłki. Jeżeli mamy wyjazdy poligonowe, jeżeli są jakieś właśnie wyjazdy w teren, zaopatruję swoją torbę w batony wysokobiałkowe, batony wysokowęglowodanowe. Jak kucharz widzi właśnie, że podchodzę, to się pyta, jeden, dwa kotleciki? Przeważnie dostaję jeden, jak ładnie się uśmiechnę, to dostanę i te dwa. No. Jeżeli właśnie te porcje z posiłków wojskowych nie wystarczą, to dopełniam suplementacją. Kiedy pierwszy raz zacząłem szeregowego Grubbę, no nie mogłem uwierzyć, tak? Miał plecy, w ogóle klatkę piersiową, jak dwóch, trzech naszych żołnierzy, tak? Ale szybko dał się podubić, zaskarbił naszą sympatię i dzisiaj pracujemy jak równy z nim. Bartek Grubba służy w zespole wsparcia w kompanii zaopatrzenia na stanowisko kierowca. Jeździ różnymi pojazdami, autobusami, jeździ ciężarowymi, zabezpiecza szereg zadań. Jeżeli chodzi o starty, to nigdy nie miałem problemów, żeby pojechać na dany start. Jeżeli miałem go gdzieś dalej, to wykorzystywałem w tym momencie swoje dni wolne za służby. Też mi nie robiono problemu. Jak leciałem na Mistrzostwa Świata do Stanów, dostałem też dużo, dużo wolnego przed wylotem i po wylocie też, żeby się zregenerować po tym wszystkim, za co jestem bardzo wdzięczny armii.
Szeregowy Bartłomiej Grubba posiada, że tak powiem, wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Przez to bardzo mi to ułatwia pracę, bo mogę go wyznaczyć do zabezpieczenia przejazdem, na przykład pojazdami osobowymi, ciężarowymi, przewóz żywności, przewóz produktów MPS, a także przewóz osób na autobusy. To jest żołnierzem, który jest wszechstronny i mogę go powierzyć praktycznie do każdego zadania. Jeżeli chodzi o strongmana, to jestem bardziej statykiem, czyli bardziej konkurencję w miejscu. Belka, kule, martwy ciąg, przysiad. Z roku na rok, wiadomo, polepszam te wyniki, jeżeli chodzi o konkurencje biegane. Jeżeli chodzi na przykład o konkurencję belka, to w tym roku zaliczyłem oficjalnie 190 kg. Wiem, że to jeszcze nie jest mój szczyt, że mogę zrobić więcej. Jeżeli chodzi o martwy ciąg, to zaliczyłem 385 kg. Też wiem, że to nie jest mój szczyt. Moim celem jest 400. Wiem, że to zrobię, oczywiście bez kostiumu, który wspomaga. Na każde zawody z reguły jeździ ze mną żona i córeczka. Towarzyszą temu naprawdę wielkie emocje, stres jest nieziemski, ale co najbardziej cieszy, gdy jestem wywoływany do wyjścia na plac boju, komentator mówiąc, teraz przed wami wystąpi Bartłomiej Grubba, żołnierz Komendy Portu Wojennego. Ludzie na to reagują bardzo pozytywnie i to mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Cyklu Wojskowe ABC L jak langusta. Siłę polskiej artylerii tworzy zbiór dział o nazwach wywodzących się od skorupiaków. Krab, kryl, rak. Te nazwy mówią wiele stałym widzom naszego programu. Ważne miejsce w tej licznej rodzinie zajmuje wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta. Konstrukcja langusty wywodzi się z radzieckiej polowej wyrzutni rakietowej BM-21 Grad. Ostatnie tego typu jednostki służą jeszcze w Wojsku Polskim. O gradach słyszymy również w doniesieniach medialnych o konflikcie na wschodzie Ukrainy. WR-40 Langusta jest gruntowną modernizacją BM-21. Różni je przede wszystkim podwozie oraz rozbudowany system kierowania ogniem. Jakie są zadania wyrzutni rakietowych tego typu? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że swoim ostrzałem wyrzutnie pokrywają cele powierzchniowe o rozmiarach między 300 a 400 metrów kwadratowych. Jakie to ma zastosowanie taktyczne? Ogromne. Dzięki skutecznemu ostrzałowi z langusty można niszczyć odkryte oddziały piechoty, stanowiska dowodzenia, ale również lądowiska i znajdujące się na nich samoloty i śmigłowce. Każda wyrzutnia może wystrzelić w ciągu 20 sekund 40 pocisków rakietowych. Gdy taka ilość rakiet osiągnie swój cel, niszczycielska siła ich rażenia jest ogromna. Na potrzeby modernizacji wyrzutni konstruktorzy z Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z polskimi firmami stworzyły programowane elektronicznie urządzenie do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych. System umożliwia zaprogramowanie każdej rakiety przy użyciu panelu wewnątrz kabiny wyrzutni. W wyrzutniach starego typu wprowadzanie nastaw i prowadzenie ognia wymagało od żołnierzy pracy na zewnątrz kabiny. Dzięki nowemu systemowi udało się to zmienić. Nad sprawnym wykonaniem zadania czuwa opracowany w Polsce system kierowania ogniem, używany również w innych rodzajach broni artyleryjskiej. Mocną stroną langusty jest jej podwozie. Wyprodukowany w zakładach Jelcza wóz przeznaczony jest do jazdy w terenie, ale na drogach utwardzonych osiąga stosunkowo duże prędkości. 16-biegowa skrzynia i napęd na wszystkie trzy osie w połączeniu z silnikiem o mocy nominalnej 259 kW pozwalają na wyprowadzenie auta z niemal każdej trudnej sytuacji. Dotyczy to również pokonywania przeszkód wodnych do głębokości 120 cm. Bezpieczeństwo załogi zapewnia opancerzona czteroosobowa kabina wyposażona w pancerne szyby. I najważniejsza część langusty – rakiety. Standardowe 122-mm pociski odłamkowo burzące mogą niszczyć cele w odległości do 20 km. Dystans ten udało się zwiększyć do 40 km dzięki opracowaniu nowych pocisków rakietowych z rodziny Feniks. WR-40 Langusta to doskonała broń artyleryjska. Od historycznej Katiuszy, wyrzutni używanej w czasie II wojny światowej, czy nawet używanego współcześnie zestawu BM-21 Grad, różni ją naprawdę wiele. Bezpieczeństwo załogi, mobilność, system kierowania ogniem i skuteczny zasięg ostrzału. Oto najważniejsze różnice, które czynią z langusty jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych broni na wyposażeniu polskiego wojska.